Moi drodzy, przed nami wielki jubileusz, 30-lecie odrodzenia się samorządu w Polsce. Powróciły wybory, powróciły gminy i te gminy się sprawdziły. Dzisiaj ze specjalnym przesłaniem wdzięczności i uszanowania dla gminy Cegłów, dla Marcina Uchmana, wójta gminy Cegłów, ale przede wszystkim dla całej wspólnoty mieszkańców tej gminy, ale też całego Mazowsza i całej Polski, Polski Rzeczpospolitej Samorządowej. Bo taka powinna być. W samorządzie, w gminie, w powiecie, w województwie rozstrzygają się najważniejsze sprawy. Dzisiaj są ci, którzy chcą wszystko scentralizować na jednej ulicy w Warszawie. Drudzy mówią, że wystarczy tylko i wyłącznie zrobić ustawy na poziomie kraju czy Europy. A my mówimy wprost. Najlepsze rozwiązania powstają najbliżej ludzi. Najbliżej ludzkich spraw. Odrodzenie się samorządu jest momentem do świętowania, ale też do nakreślenia nowej wizji samorządności w Polsce. Musimy wprowadzić nową ustawę o dochodach samorządu. Wypłaty dla nauczycieli powinny pochodzić z budżetu państwa, a samorząd powinien mieć pieniądze na inwestycje. Nie tak jak ostatnio widziałem prezydenta Dudę, który mówi, no tak, od rządu macie 13. emeryturę, ale samorząd wam podniósł opłaty za wywóz śmieci. To nieprawda, to nie samorząd, tylko rozporządzenie ministra środowiska. Nie dajcie się nabrać tym, którzy chcą zniszczyć Polskę samorządową. Rzeczpospolita będzie wielka, kiedy będzie Rzeczpospolitą samorządową, gdzie samostanowienie Polaków o sobie będzie zawsze na pierwszym miejscu.